Kto z was w ogóle w przeszłości chciał zostać hakerem? Zaczyna programowanie i mówi, kurde, będę hakerem, łapka do góry. Okej. Okay. Kto kojarzy coś takiego jak szkoła hakerów? Było takie, coś tam można było kupić na płytach CD, coś tam było, kupowało się. I okej. Okay. To teraz, żeby wyjść na potrzeby wasze, bo mówię, kurde, zagram na waszych emocjach, bo wy w przeszłości chcieliście być hakerami, to teraz spróbuję to wykorzystać i trochę na was zarobić. I co będziemy robić podczas tego talka? Będziemy szli tutaj byte po bajcie, jak widzicie tutaj na tym slajdzie, i będziemy odczytywać, co tam się znajduje w środku. Okej? Okay? Spoko. Nie, oczywiście żartuję. Podczas mojej prezentacji, tak jak napisałem tutaj, zejdziemy troszeczkę deep dive to the kropka class, to znaczy zejdziemy troszeczkę w stronę metalu, czyli do poziomu wirtualnej maszyny Java. Aktualnie, jak wytwarzamy oprogramowanie, to wykorzystujemy Springa, tak? Mikroserwisy, najnowsze technologie i deployujemy to w clouda i wychodzimy z pracy, tak? Wszystko działa, wszystko jest w porządku. Niestety, czasem zdarza się taka sytuacja, to znaczy nasze CPU rośnie na poziomie 90%, tak? Memory rośnie na 95%. Jak myślimy o JVM i w ogóle o Javie, to jedyne, co nam przychodzi na myśl, to ja zmieniam pracę i zostaję programistą PHP. Okej, okay. Ale oczywiście wiemy, że nie zawsze się to sprawdza i czasem jednak trzeba te problemy naprawić, tak? Najczęściej jak mamy mikroserwisy, to nie ma problemu, bo co robimy? Robimy rollbacka i problem rozwiązany. Ale nie każdy ma mikroserwisy, czasami też trafiają się monolity. Czasami, teraz widzę smutne twarze, tak? Trafiają się jednak te monolity i trzeba siąść do tego problemu i zobaczyć, co tam dzieje się w środku w naszej wirtualnej maszynie Java. I podczas tej prezentacji postaram się wam pokazać jedną setną JVM-a, ale może być to punkt startowy dla was w rozwiązywaniu problemów. Jak umieszczałem ten slajd, to się zastanawiałem, czy go w ogóle dawać, bo jest zbyt prosty, bo mówię, kurde, tam będą programiści Java, JVM-a, oni wiedzą, o co tutaj chodzi. To znaczy, mamy tutaj prosty proces kompilacji, tak? Bo my zaczynamy z tego poziomu największej abstrakcji, gdzie piszemy językiem naturalnym i normalnie piszemy sobie kodzik, wykorzystując składnie języka Java i następnie kompilujemy ją, korzystając z kompilatora Java C. Ale zobaczcie, tutaj jest ciekawy taki przełącznik -G, który dorzuca nam dodatkowe informacje na temat debugowania. I co on robi, ten kompilator? Wyrzuca nam on plik z rozszerzeniem .class, czyli postać pośrednią zrozumiałą dla wirtualnej maszyny Java. Jak wygląda ta postać pośrednia? Mówiłem wam, że już nie będziemy tego robili, a jednak żartowałem. Będziemy lecieli byte po bajcie. Nie, to znowu żart. Ale zobaczcie, co tutaj zostało wyprodukowane z tego pliku .class. Dla nas najistotniejsze są te pierwsze 6 bajtów, tak? Czy nawet tam 8 bajtów. Cafe Babe, tak? Bo to jest tak zwany magic number, który w jednoznaczny sposób identyfikuje nam, że jest to plik javowy. Ale czy te dane, które tam znajdują się w środku, były jakimiś danymi losowymi? Absolutnie nie. Jest taki dokument, który się nazywa JVM Specification, który mówi, że słuchaj, jeżeli chcesz napisać wirtualną maszynę Java, bo masz akurat wolny weekend albo za dużo wypiłeś, nie ma problemu, my ci dostarczamy tą specyfikację i możesz to napisać. Ale co musisz spełnić? Jeżeli my lub ktoś dostarczy ci plik z rozszerzeniem .class lub z jakim dowolnym innym rozszerzeniem, to musisz być w stanie załadować plik z takim rozszerzeniem, jak właśnie tutaj widzicie. I po prawej stronie znajdują się rzeczy związane z właśnie z tymi wszystkimi komponentami wewnętrznymi, czyli magic numbery, informacje o wersji i tak dalej, a po lewej stronie ich rozmiar. I to jest rozmiar w bajtach, czyli U4 to będzie oznaczało, że mamy 4 bajty. Czytałem fajną książkę, która się nazywa Java Performance, ona jest takim koziołkiem i mówię, o kurde, to zdanie idealnie pasuje na moją prezentację, bo pojawiają się koty, tak? Jest prezentacja, muszą być koty. I tutaj mamy My very cute animal turns savage in the full moon's area. Ale zobaczcie, każda z tych literek jest oznaczona, ponieważ oznacza ona składniki składowe tego pliku .class. Jak kiedyś ktoś was zapyta, hej, co znajduje się wewnątrz tego pliku .class, to od razu flashbacki z Wietnamu, flashbacki z konfitury, tak, widzicie, tam był kod, tak, tam było takie zdanie. Okej, to o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Pierwsza literka, czyli my, to jest ten magic number. Jak ja zobaczyłem pierwszy raz ten magic number, to mówię, o, Cafe Babe, tak, wyobrażam sobie lata 80., wiecie, goście z brodami, tak, koszulki z napisem IT, kurde, to chyba ja. I którzy, wiecie, no tak nie do końca z tymi dziewczynami w tych latach 80., 70., tak się zaczynało, informatycy, nerdzi, było ciężko, no to co oni mogą zrobić? To popiszemy się i nazwiemy tu Cafe Babe, tak?
zrób mi kawę, tam dziewczynko, świnko, czy jak to, jakie kto ma swoje określenia, nie? I ja mówię, kurde, fajna historia. Ale mówię, nie no, idę na prezentację, to trzeba się przygotować, nie można sobie robić żartów. Przeczytajmy, o co z tym magic numberem, z tym Cafe Babe chodzi. I byli tacy goście, którzy byli właśnie tymi nerdami w latach 80. i chodzili oni do knajpy, w której grał zespół Grateful Dead. I chodzili oni do tej knajpy, i nazwali ją Cafe Dead, właśnie od tej nazwy tego zespołu. I co jest super, za co ja kocham informatyków i bycie informatykiem, zauważyli oni, że ta nazwa Cafe Dead to jest zapis szesnastkowy. Ja mówię, wow, to tylko informatycy potrafią coś takiego wymyślić, nie? I wtedy generowali oni te magic numbery, potrzebowali dla jakichś plików persystentnych, wykorzystali to Cafe Bay, Cafe Dead, ale dla Java zrobili grepa, znaleźli Cafe Babe. No i mówię, kurde, już nie jest to taka fajna historia, jak była wtedy, no ale też można dalej to robić. O co chodzi w ogóle z tym magic numberem? Pytanie do was, co się stanie, jeżeli na Windowsie macie plik .exe i zmienicie jego rozszerzenie na .txt? I klikniecie dwa razy myszką. Tak dokładnie, czyli Windows sprawdza pliki na podstawie rozszerzenia, tak? Miałeś .exe-ka, zmieniałeś na .txt, klikasz dwa razy myszką, Piotr, tak? I co się dzieje? Próbuję nam .exe-ka otworzyć jako plik .txt. Są jakieś błędy. No i oprócz tego, że są takie smutne systemy operacyjne jak Windows, to są też inne systemy operacyjne, czy chociażby wirtualna maszyna Java, która rozróżnia pliki na podstawie tego magic numbera i widzi, aha, tam jest Cafe Babe na początku, to ja wiem, że to jest plik z rozszerzeniem .class, ja wiem, że to jest coś związane z JVM-em, to ja ci ten plik załaduję. Jeżeli byśmy zmienili ten magic number, to wirtualna maszyna Java nam by tego nie załadowała. I znowu, fajny slajd, ale... Kiedy? Pół roku temu, tak? A za pół roku znowu będzie za pół roku i za pół roku, za pół roku. Dlaczego? No bo Java i Oracle zmienili swój proces wydawniczy i teraz wydają Java co pół roku. Ale już mówię, dobra, Krzychu, nie będę tego zmieniał, zostawiam tak jak jest. Bo zobaczcie, drugą informacją, czyli my very, to jest informacja o wersji. I tutaj mamy zapis w heksach, czyli 34, 35, 36. Ta wersja rośnie o jeden z każdym nowym wydaniem naszej wersji Java. No i znowu. Przypominam, Java 8, pojawiły się jakieś lambdy, jakieś nowe feature'y. No jakbyśmy napisali te lambdy i chcieli uruchomić na wirtualnej maszynie w wersji 6, to niestety, sorry, ale ta wersja się nie zgadza, tak? Sorry Dolores, ale no jestem zbyt młody i nie wpuszczę cię tutaj niestety na tę wirtualną maszynę Java. Nie wiem, czy ktoś z was spotkał się z czymś takim, ale podobno Java miała być wykorzystywana na urządzenia embedded, a teraz my to nazywamy Internet of Things. Tak? Jak... Jeszcze raz? Shit? Okej. Okay. I ja kiedyś mówię, a dobra, to pewnie jakaś ściema, gdzie... Ja otwieram lodówkę, nie widzę tam JVM-a, tak? Widzę tam innych gości z konferencji, ale JVM-a tam nie widzę, tak? Otwieram pralkę, JVM-a tam nie widzę. Po czym? Mamy szkolenie ze security, bezpieczeństwa w Javie, security w Javie i patrzę, co tam gość robi. Żeby uruchomić komputer, bierze on taką kartę bankomatową i wkłada ją do swojego komputera, żeby ją uruchomić. A on mówi, o, fajne, muszę też coś takiego mieć. A on mówi, no to mamy drugie szkolenie, które się nazywa Java Cards. I na tych kartach można uruchamiać jakieś programy napisane w Javie. Tam jest wirtualna maszyna Javy. Ja mówię, aha, czyli rzeczywiście oni nie ściemniali, jakieś tam te założenie Internet of Things było wykorzystywane. Ale, no jaki jest problem z takimi małymi urządzeniami, tak? Jak wasza dziewczyna narzeczona czy mąż ukradnie waszą kartę, no to ma już tego JVM-a przy sobie. No ale ten JVM jest bardzo mały, więc jest tam ograniczona ilość pamięci, takiej pamięci dyskowej, pamięci operacyjnej i w jaki sposób trzeba to zoptymalizować. Jeden ze sposobów rozwiązania tego problemu jest constant pool, po prostu zwykła stała pula stałych. I wyobraźcie sobie, że macie klasę, w której macie metodę, która ma 20 znaków. Tak? No to zamiast w tym jednym pliku powtarzać te 20 znaków 20 razy, to można by zrobić jakąś stałą, constant pula i używać tylko referencji. Hej, tutaj masz hash 20, to oznacza, że tu jest ten długi string. Dzięki temu oni zoptymalizowali tą pamięć. Oprócz tego można tam trzymać jakieś integery, longi, double, stringi, klasy, informacje o polach, metodach itd., itd. Jak to wygląda, gdy wygenerujemy sobie takiego constant pula z naszej przykładowej klasy, która jest klasą Enterprise, bo dodaje dwie liczby do siebie, więc już można za to kasę kasować. Zobaczcie, na pierwszym haszu, hasz numer jeden, mamy coś takiego jak metod ref, czyli referencja do metody i to składa się z dwóch elementów, 4 i 19. Ja idę do czwórki, widzę, że jest klas 22, idę do 22, widzę, że jest Java Lang Object. Okej. Okay.
Następnie idę do 19, widzę, że 19 to jest name and type, to jest 5 i 6, idę do 5 i 6, widzę init v. I kurde, patrzę tak na tą swoją klasę add, czy ja tutaj widzę jakąś metodę init? Pytanie do was, czy ktoś wie, czym jest ta metoda init? Konstruktorem, bardzo dobrze. I znowu, ja uczę programowania, albo staram się uczyć programowania i nie nazywać się nauczycielem, bo jeszcze ostatnimi czasy to nie było też dobrze określać siebie mianem nauczyciela, nie było to modne. Raczej staram się być kolegą, który uczy innych znajomych programowania i mówię, słuchajcie, jeżeli nie napiszecie, nie stworzycie konstruktora, to ten konstruktor doda wam się za darmo. A oni, okej, skoro Krzychu tak powiedział, to tak jest. Nie? Przyjmujemy coś jako programiści, jako pewnik. A tutaj w momencie wygenerowania tego constant pula widzimy, że rzeczywiście tą pierwszą metodą w naszej klasie jest konstruktor. I to jest metoda typu init voidowa. I następnie mamy kolejną metodę reference, 3.20, ale już nie będę tak skakał po tych numerkach, bo to narzędzie, o którym sobie zaraz powiemy, ten Java Disassembler, z prawej strony już nam to wszystko generuje, ten cały ciąg, więc ja nie muszę tak skakać i skakać po kolei jak jakoś nieudolnie. Widzimy, że druga metoda, referencja do metody, pochodzi z klasy add i jest to metoda typu, metoda o nazwie C, typu integer. No i to się zgadza, bo jak spojrzymy na lewą stronę na nasz kodzik, to rzeczywiście ta metoda C przyjmuje i zwraca integera. Kolejna rzecz to są access flagi. Znowu tutaj jak chcecie być troszeczkę hakerami i macie klasę z jakąś prywatną metodą i znacie ten bytecode, wiecie co tam się dzieje, jak wygląda struktura tego pliku .class, wiecie w którym miejscu znajduje się odpowiedni bajcik, to możecie swoją metodę, która jest prywatna, zmienić na publiczną. Zmieniamy flagę z 0 na 1, działa. Chcemy zmienić na protected, dajemy dwójeczkę i tak dalej, czyli w łatwy sposób możemy tutaj odbezpieczyć naszą aplikację. No i tutaj powinniście się zastanowić, czy pliki .class, czy dawanie komukolwiek tam dostępu jest bezpieczne, skoro można to w łatwy sposób zmodyfikować. No i następnie informacje, to mamy informacje o this class i o super class, czyli o klasie, której aktualnie dziedziczymy. W naszym przypadku będzie to Java Lang Object. Ale znowu proste pytanie. Normalnie, jak wy importujecie klasy, to importujecie w takim stylu, czy co jest zamiast slashy u was? Kropeczki jakieś, nie? Dotsy. A tutaj, jak mamy, przechowujemy ten plik .class, to przechowujemy go ze slashami. To jest istotne, będzie miało to wpływ przy class loaderze, ale do tego jeszcze wrócimy. Następnie mamy informacje o interfejsach, polach, i tak wygląda w środku to, jak wygląda to pole. Zobaczcie, tutaj mamy access flagi, to już wiemy, czy nasze pole jest publiczne, prywatne i tak dalej. Name index, czyli wskaźnik na constant pula, gdzie ta nazwa jest przechowywana. Description index to też dodatkowe informacje o tym naszym polu i atrybuty. Ile tych metod, interfejsów i pól w naszej klasie może być? No 2 bajty, czyli 2 do 16, czyli 65 536. Jeżeli gdzieś ktoś u was, będziecie widzieli u was w kodzie, że ktoś przekroczył tą liczbę, to ja polecam zmienić firmę. Ale możecie oczywiście tam zostać. I podobno jest gdzieś na Stack Overflow nazwa tego wyjątku, który zostanie rzucony, jeżeli tą liczbę przekroczymy i gdzieś komuś to przy JSP-ach wyszło. Tak, jeden JSP, taki duży, tam się generują te wszystkie fajne rzeczy i nagle bang, no nie udało się, 65 tysięcy. I tutaj mamy Single Responsibility Principle, tak? Bo mamy jedną odpowiedzialność, rób wszystko, do everything. No dalej SRP jest zachowane jak najbardziej. I tu mamy dokładnie te same informacje, co przy polu. Tutaj mam zrzut, mam nadzieję, że coś widać, z tego narzędzia, które się nazywa Java P. Jak ściągacie OpenJDK, to tam macie wbudowane narzędzie właśnie Java P i to jest ten Disassembler. I jak uruchomicie go Java P-V z przełącznikiem verbose i wskażecie skompilowany, to jest ważne, skompilowany plik .class, to wtedy w odpowiedzi dostaniecie chociażby tego constant pula i informacje o wersji Java, w jakiej to zostało skompilowane. Wersja Java jest 55 i kto za kubeczek wie, jaka to jest wersja Java? Ile? 11. Tutaj możesz podejść jak coś po kubeczek. I tutaj widać te wszystkie informacje, czyli jaka wersja Java, this class, wskaźniki, referencje i wszystko, constant pool, który zawiera tą stałą pulę, żeby zoptymalizować ten nasz rozmiar. No okej, okay. Czyli tak, mieliśmy plik .java z językiem zrozumiałym dla nas, dla ludzi, następnie skompilowaliśmy go na postać o pośrednią .class, no to teraz chcielibyśmy wziąć jeden kabel, drugi kabel i spróbować go uruchomić. OK? I w kontekście uruchomienia tego pliku .class jest istotne wiele elementów, ale jednym z dwóch tych, które dzisiaj chcę powiedzieć, to jest class loader oraz thread. I czym jest class loader? Ja zawsze mówiłem o class loaderze, że to jest po prostu class loader, ale znowu miałem gdzieś jakieś szkolenie z gościem i on mówi, nie ma czegoś takiego jak class loader, to jest ładowacz klas.
Tak, ja uwielbiam te polskie tłumaczenia. Widziałem teraz książkę do Kubernetesa i pod to jest kapsuła. To nie jest pod, to jest kapsuła, tak? Więc korzystamy z kapsuł, nie z podów, więc pamiętajmy. Ale jak się tak zacząłem nad tym zastanawiać, może do kapsuły to bym się nie zgodził, ale z tym ładowaczem klas, no czym jest class loader? No to jest taki byt, który bierze klasę i ją ładuje, więc jest ładowaczem klas. Jak najbardziej to jest poprawne określenie. Jak wyglądają class loadery w Javie? Na samym dole mamy smutne custom class loadery. Dlaczego smutne? No jeżeli ktoś jeszcze z was walczy z varami albo ARami, bo pamiętamy, że nawet Josh Long to promuje, tak? Make jar, not war, tak? Budujemy małe jary, jakieś takie małe zmiany, małe aplikacje, mikroserwisy, ale też zdarzają się różne dziwne sytuacje, w których mamy jeszcze vara, czyli Web Application Archive, który ma w środku jary. Ale ja jeszcze widziałem, że są następne poziomy abstrakcji, które się nazywają AR. Enterprise Application Archive, który ma w sobie wary, a tam są jary. Bu, tak? Dzieje się tam bardzo dużo rzeczy i te wszystkie klasy, te zależności pomiędzy nimi muszą w jakiś sposób rozmawiać. I żeby one mogły rozmawiać w sposób bardzo wydajny, to powstało coś takiego jak custom class loadery. I teraz goście od Whitefly'a, Glassfish'a, którzy biorą porządną kasę, tak, za to wszystko, to napisali swoje custom class loadery. Niestety nie zawsze to wychodzi tak, jak powinno wychodzić, że sprawdzamy, czy coś jest instance offem, czy ten instancja usera, która przyszła, jest userem. Nie, nie jest. No bo różne dwa class loadery zaczęły się zachowywać w dziwny sposób. Następnym class loaderem jest system class loader. To jest ten class loader, który wykorzystujecie najczęściej w waszej aplikacji. Kto z was korzysta ze Springa? Łapka do góry. Już tam się pojawiło na keynote. Okej, okay, wiele osób. Kto ze Spring Boota? Dlaczego nie z Quarkusa? No bo teraz Quarkus jest modny, nie? Oczywiście. I jak dodacie sobie projekt Actuator do waszej aplikacji i wejdziecie na jeden z endpointów, chyba Environment, i zobaczycie na ClassPatha. I co tam się dzieje na tym ClassPathie? Jak ja bym miał tutaj wiele rolek papieru toaletowego, bym jej tak rzucił, rozwinął tutaj, to ten ClassPath by się tak rozwijał, tak? Sam Spring Boot chyba w momencie uruchomienia ma załadowanych około 10 tysięcy klas. Z jednej strony to jest fajne, bo mamy autokonfigurację, tak, dorzucamy MySQL-a, działa, ale czy zawsze to potrzebujemy? No niekoniecznie. I tym elementem związanym właśnie z tym ClassPathem, tym class loaderem, który go ładuje, jest system class loader. Następny class loader to jest platform class loader i do Java 8 było fajnie, bo on nazywał się extension class loader. Dlaczego? Bo ładował on wszystko to, co znajdowało się w folderze jdrlib extensions i tam znajdowały się jakieś projekt nasz, Horm, jakieś rzeczy związane z security, ale Java 9 pojawiły się moduły, tak? No i wtedy zadaniem tego class loadera, oprócz ładowania extensionów, jest też ładowanie modułów, dlatego już nie jest extension class loader, tylko platform class loader. I ostatnim class loaderem, najciekawszym, tym, który nie istnieje w Javie, ale o tym za chwilę, to jest bootstrap class loader, nazywany też nulowym class loaderem i ładuje on wszystko z tego jara, który znajduje się w jdr/lib. Jeżeli ktoś z was zapuszczał się do klasy string, do rt jara, to właśnie stamtąd to wszystko pochodzi. Ale zobaczcie, tutaj są jeszcze narysowane też czołeczki do góry. Dlaczego? Bo te wszystkie class loadery zebrane są w pewną hierarchię. To znaczy, jeżeli custom class loader chce załadować jakąś klasę, to najpierw idzie do swojego taty. Hej, tato, masz taką klasę? No nie mam. A ty, tato? No nie mam. A ty? No nie mam. No to wracamy i ta klasa jest ładowana. W przeciwnym wypadku to dostajemy tą już załadowaną klasę, która tam w środku jest. I ja w swoim kodziku przygotowałem trzy klasy. Klasę string, klasę URL reader, która pochodzi z projektu NashHorm, który chyba już jest deprecated, oznaczony na pewno jest deprecated, który będzie wyrzucony, ale on pochodzi właśnie z tego miejsca jdrlib extensions, tak? Więc tutaj akurat po to zrobiłem i jakąś klasę runner. I zobaczcie, pobrałem z nich class loadery i co dostaję na początku? Null, a potem jdk internal loader class loader. I tak mówię, aha, czyli te class loadery są napisane w Javie, czyli Java ładuje Javę. No ale co było pierwsze? Jajo czy kura? Nie? Ktoś musiał te pierwsze class loadery javowe też załadować. I to jest właśnie ten nulowy class loader, ten bootstrap class loader, który napisany jest w kodzie natywnym. On ładuje to wszystko z tego rt jara, właśnie też te pierwsze class loadery i następnie pozwala nam ładować już te klasy z naszego class patha i te custom class loadery. Co się dzieje w procesie takiego ładowania klas? Podzielone jest to na trzy fazy. Loading, linking i initializing. Podczas fazy ładowania
sprawdzana jest struktura, bo znowu napisaliśmy plik .java z rozszerzeniem .java, odpaliliśmy ten kompilator Java C i powstał nam plik z rozszerzeniem .class. No i teraz ten ładowacz klas, w momencie ładowania tych klas musi sprawdzić, czy one są zgodne z JVM specification. To znaczy, czy rzeczywiście to, co powstało, to, co zostało skompilowane, ma tą poprawną strukturę. Jeżeli tak, to sprawdzana jest wersja. Znowu, czy nie napisałeś czego w Java 8, korzystając z Lambdy, Invoke Dynamic i tak dalej, a ładujesz to pod wirtualną maszyną 6. No niestety unsupported version exception, dostaniesz tutaj taki błąd. Ale co jest ciekawe, to w momencie tego ładowania tworzy się obiekt, tutaj jest specjalnie napisany małą literą, Java Lang Class. Jest to plik, w którym zawarta jest struktura tego naszego pliku .class. I teraz, jak spojrzymy sobie na pamięć w Javie, to dzieli się ona na dwa obszary, heap i off-heap, tak? I wiemy bardzo dobrze, że heap zarządzany jest przez garbage kolektora. To jest taki gość, który ma taki patyk ze szpikulcem i chodzi i nabija te śmieci i je wyrzuca, tak? Czyli chodzi, odśmieca i sprawdza nam, masz jakąś referencję? No nie mam, no to spadaj. Masz? Nie mam, no to spadaj. Czyli czyści nam tą pamięć. Natomiast drugim obszarem pamięci jest tak zwana pamięć natywna, czy też off-heap i tutaj garbage collector już nie ma wejścia, tak? Tutaj już chodzą wszystkie technologie cache'owe. Tutaj wrzucimy, będzie się działo, tak? Już tutaj garbage collector nam tego wszystkiego nie wyrzuci. No i dlaczego o tym mówię? Bo jak stworzymy ten plik z rozszerzeniem java lang.class, to gdzieś go musimy umieścić. Nie umieścimy go na heapie, bo wtedy by przyszedł garbage collector i nam by to po prostu wyczyścił. A wiemy, że proces ładowania klas, ten co robi właśnie ładowacz klas, jest procesem bardzo kosztownym. Dlatego też te wszystkie obiekty znajdują się na off-heapie. I tutaj mamy podzielony ten obszar na metaspace'a, który nas teraz interesuje. I tutaj mamy runtime constant pool, bytecode i field metadata. To tutaj właśnie w tym miejscu znajdują się załadowane te nasze klasy. Następna faza to jest weryfikacja, czyli to jest chyba najbardziej kosztowny proces, ponieważ tutaj wszystkie nasze metody składają się z bytecodu, z kodu bajtowego i sprawdzane jest to, czy te metody są napisane w sposób poprawny. To znaczy, jeżeli nie są, to ja ci nie załaduję. No ale jak macie znowu Spring Boota, 10 tysięcy klas załadowanych, to te klasy muszą być sprawdzone. Czy proces jest tani? No nie jest tani, jest procesem bardzo kosztownym, tak jak tutaj napisałem. I jeżeli jakiś bytecode jest niepoprawny, to znaczy coś sobie ktoś wszedł do pliku .class i zaczął coś gmerać, to niestety wtedy dostaniecie wyjątek verification error. No errorów nie obsługujemy try-catchem, przynajmniej w teorii. Jest fajny przełącznik, który można sobie dodać do waszej aplikacji. Jest chyba on dodany też natywnie do IntelliJ'a. W momencie uruchamiania IntelliJ'a jest dodany ten przełącznik. X-verify none albo non-verify i wtedy wyłączamy ten proces weryfikacji. Jak mówiłem, ten proces jest bardzo kosztowny, bo sprawdzane są wszystkie pliki .class, czy są poprawne. I Oracle na swojej stronie dał na tym guide, że nie powinniśmy tego wyłączać, powinniśmy to zawsze zostawiać, żeby sprawdzać, czy rzeczywiście ten bytecode jest poprawny. Ja natomiast się spotykałem z drugą szkołą, że jeżeli wiesz, że ktoś nie zmodyfikuje ci twojego kodu .class, twojego kodu bajtowego, to możesz z tego korzystać. No ale z drugiej strony, jak działa Spring? Dynamic proxy, modyfikacja bytecodu, tak? Czy mamy pewność, że Spring na pewno to dobrze generuje, ten bytecode? Nie wiemy, dlatego to zostawiam dla was, czy chcecie to wyłączyć, czy nie. Ja to wyłączam. Wiecie, będzie coś na produkcji, to damy radę, nie? Następnie jest faza preparing i tutaj przygotowywane są defaulty dla statyków. No dlaczego? No bo klasa, jeżeli my mamy jakieś elementy statyczne, to elementy statyczne należą do klasy, a nie do jej instancji. No to teraz, jak my już mamy strukturę tego pliku .class, to mamy już tą klasę de facto stworzoną, więc musimy jej przypisać jakieś wartości domyślne, tak, dla integerów 0 i tak dalej, i tak dalej. I przygotowywane są też podstawowe struktury dla wirtualnej maszyny Java. Kolejna faza to jest faza resolvingu, to znaczy ten constant pool, który widzieliście i który był zapisany za pomocą stringów, tam były te hash płotki, jak i zwykłe stringi, to nie działa, to jest dalej tylko zwykły string. To teraz, jak moja klasa extends po jakiejś innej klasie, to ja tą klasę muszę załadować. Ja muszę wiedzieć, czy ta klasa żyje, czy wszystko jest z nią w porządku. To wtedy ten mój constant pool, który był takim zwykłym, z literałami, zwykłymi stringami, musi się stać on teraz runtime constant poolem, czyli musi on zacząć żyć, musi być żyjący. I na jakiej zasadzie to działa? Mówiłem, że wrócę jeszcze do tych slashy. No bo zobaczcie, moja klasa znajduje się tam w pakiecie XYZ i ja dziedziczę po klasie, która też znajduje się w tym pakiecie. No to co robi wirtualna maszyna Java, co robi ten class loader? No okej, ty potrzebujesz tą inną klasę, to ja ci ją załaduję. A czym jest pakiet w Javie? Pakiet jest po prostu zwykłym folderem.
Tak? Więc ten class loader od razu w tym miejscu, tak jak tutaj widzicie, ma ścieżkę do tego pliku, co on potrzebuje załadować. I znowu, jakbyśmy mieli 10 tysięcy klas z kropeczkami w nazwach, w rozdzielaniu tych folderów, tych pakietów, to on za każdym razem musiałby robić to parsowanie, jakieś string replace, jakieś dziwne rzeczy, a tutaj dostaje to od razu i potrafi to załadować. Tak? Mikrooptymalizacja, ale znacząca właśnie w przypadku Spring Bootów. I ta faza resolvingu jest fazą opcjonalną, bo nie zawsze potrzebujemy wszystko załadować od razu. I jak ktoś z was robił kurs OCA, OCP z Oracle'a, to tam męczyli takimi pytaniami. Co wywoła się jako pierwsze? Statyczny blok inicjalizujący, statyczny blok, czy konstruktor i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie, w tej fazie inicjalizacji, właśnie wywoływane są te statyczne bloki inicjalizujące. Tutaj możemy zainicjalizować sobie jakieś dane. I co jest fajne, to ten blok jest thread saved. Tam już nie robimy żadnych synchronizacji, jakichś innych dziwnych rzeczy. Ten blok jest thread safe, więc możemy o tym zapomnieć. I drugim elementem, czyli mamy ten plik .java, jeszcze raz wrócę, przekompilowaliśmy go, .class, ładowacz class nam go załadował do wirtualnej maszyny Java, on już zaczyna żyć, ale teraz trzeba to uruchomić. I przyjęło się, że w wirtualnej maszynie Java wątek zajmuje około 1 MB pamięci, tak, plus minus mniej więcej, i coś tam się alokuje w tym naszej wirtualnej maszynie Java. I trzeba pamiętać, że wątki w Javie mapowane są na 1:1 z systemem operacyjnym. To znaczy, jeżeli uruchamia się proces, bo proces, program, który jest uruchomiony, jest procesem i w ramach tego procesu uruchomione są wątki. I teraz jak uruchamia się ten proces, to mówi, hej, systemie operacyjny, daj mi wątek. Tak? A system operacyjny sobie tak stoi i mówi, a może ci dam, może ci nie dam. A dobra, masz ten kwant czasu, tak? Musicie pamiętać o tym, że jak robicie thread start, chociaż to już się nie powinno korzystać, tylko jakiejś z puli wątków, to nie jest tak, że ten system operacyjny daje nam to od razu, tak? Tam chodzą IO schedulery, jakieś inne dziwne rzeczy, które decydują o tym, czy dać wam ten kwant czasu, czy nie. Czyli musicie o tym pamiętać, że te wątki mapowane są 1:1 z systemem operacyjnym. I wywoływana jest wtedy też faza inicjalizacji i alokowany jest właśnie ten 1 MB pamięci. I kolejna obietnica Java, oprócz tego constant poola, że można sobie uruchamiać na Internet of Things, to jest coś takiego jak podejście stack-based. Bo znowu, oni dali, złożyli obietnicę write once, run everywhere, która niekoniecznie została spełniona. Wiemy bardzo dobrze, o co chodzi. Ale znowu, jakie elementy wykorzystuje procesor, żeby przechowywać dane? Cache, rejestry przede wszystkim, tak? I teraz w zależności, jaką mamy architekturę procesorów i tak dalej, to ta liczba rejestrów jest zmienna. Dlatego tam w C czy w C++ trzeba było rozmiar inta określić, czy to będzie int32, czy w Go teraz int16, int64 i tak dalej. A w Javie oni powiedzieli, no nie, write once, run everywhere, to my musimy się w jakiś sposób odniezależnić od tej architektury procesoru i wybrali stos jako ta najprostsza struktura danych. Będę odkładał, jak braknie, no to wtedy powstaje forum Stack Overflow Exception, tak? Albo out of memory. Jak to teraz wygląda? Mamy ten wątek, czyli w tym momencie alokowane jest około tego 1 MB pamięci i w ramach tego generowany jest tak zwany program counter, który wydaje się, że to będzie jakiś licznik instrukcji, ale to jest nic innego jak wskaźnik na aktualnie wykonywany bytecode. Czyli jak wy sobie robicie debuga, postawicie bąbelka w waszym IDE, tak zatrzymacie sobie na robaczku, tam co jest taki robaczek na debugu, to wtedy on wie, w którym momencie ten wątek jest, jaki fragment kodu on wywołuje właśnie na podstawie tego program countera, bo ten robaczek, ten bąbelek wie, w którym miejscu ma się on zatrzymać. I tworzone są też dwa stosy, stos natywny do JNI-a. Mam nadzieję, że ktoś się bawił. My ostatnio próbowaliśmy skompilować Go do kodu natywnego i uruchomić z poziomu Java. Próbujemy takie rzeczy robić, tak, bo Go jest super szybkie, trzeba eksperymentować. I wtedy wykorzystywany jest właśnie ten stos natywny, ale ten stos, który będzie nas bardziej interesował, to jest ten stos tutaj po lewej stronie. Znowu, gdzie to wszystko się odkłada? Wiemy już, że połowa tego metaspace'a, który tutaj się znajduje, to tutaj przechowywane są te wszystkie pliki .class i jego struktury. Natomiast te wszystkie wątki znajdują się z drugiej strony. Czyli tam są te stosy natywne, program counter i to wszystko jest odkładane per wątek. Został jeszcze jeden obszar pamięci, code cache, który wykorzystywany jest aktualnie przez JIT-a. JIT to jest ten just-in-time compiler, który potrafi wziąć wasz kod działający na produkcji, zobaczyć, kurde, ale tam ktoś naparza w tą metodę, wziąć ją i ją przekompilować i zwrócić nam szybszą wersję, czyli zrobić takiego on-stack replacement. No i teraz jak ktoś przychodzi do was, słuchaj, Krzychu, bo moja aplikacja mi strasznie zamula, to sprawdźmy,
czy rozmiar tej pamięci natywnej, tego off-heapa, jest rzeczywiście dobry, tak? Bo często jest tak, że mamy 8 giga pamięci w naszym systemie operacyjnym albo 16, to robimy XMX 16 gigabajtów, ale będzie hulało, nie? Będzie ogień. Ale to jest tylko dla heapa, to nie jest dla off-heapa. A na off-heapie działa cały JIT, który on kompiluje, który przyspiesza działanie naszej aplikacji i musimy pamiętać, żeby ten rozmiar też był dobrze dostosowany. Czyli powinniśmy dać, jak mamy 16 gigabajtów, 8 na tą część i 8 na tą część, żeby to wszystko działało. Ja teraz na jakiej zasadzie działa stos, to tutaj nie ma niczego fancy. W momencie uruchomienia naszej pierwszej metody, to na tym stosie per wątek odkładana jest ramka. No i mówimy, ok, ja chcę wywołać sobie metodę main, to odkładam na stosie moją ramkę. Następnie wywołuję metodę A, no to ramkę odkładamy per metoda. Trzeba ją odłożyć. Wywołujemy metodę B, odkładamy to wszystko, tą kolejną ramkę na stos. I teraz w moim kodzie wywołałaby się ta metoda return, czyli nic ona tutaj nie robi. Patrzy, masz kolejną instrukcję, którą możesz wykonać? No nie, no to zrzucam moją ramkę B. Potem, masz jakąś kolejną metodę do wykonania? No nie, zrzucam ramkę A, wracam do maina, masz, nie mam, koniec, kończę działanie swojej pracy. No ale teraz, mówiłem, że ten jeden wątek to jest około 1 megabajta pamięci. Czy to jeszcze tak tutaj wygląda jako 1 megabajt pamięci? Niekoniecznie. Ale co znajduje się wewnątrz tej ramki? Bo tutaj właśnie znajduje się to wszystko, co generuje nam tą dużą ilość pamięci. Zobaczcie, wewnątrz tej ramki mamy stos operandów, na którym będą wykonywane operacje, informacje o aktualnie wykonywanej klasie, aktualnej metodzie, zwracanej wartości, kodzie bajtowym i referencje do constant poola, oraz tablica zmiennych lokalnych. Jak to będzie wyglądało w naszym kodziku? Zobaczcie, mamy ten stos operandów, mamy tutaj tą naszą klasę codeCoupleAdd, metoda B typu void, bo V to oznacza void, mamy tutaj constant pool reference, ale tutaj pojawiło się coś takiego jak tablica zmiennych lokalnych i this. Pytanie do was, czy ktoś tutaj programował w Pythonie, programuje w Pythonie? I co tam trzeba przekazać jako pierwszy parametr? Selfa, dokładnie tak. I co nam to daje? Co nam daje przekazanie selfa? O, za kubeczek. Tak, że możemy sobie wykonywać, wywoływać jakieś elementy na elementach klasy, instancji klasy. I to samo dzieje się w Javie, mimo że my o tym nie wiemy. No bo co? Zobaczcie, jak ja mam tutaj teraz wywołanie tej metody C, to jakbym napisał tutaj this.metodc, działałoby to dalej? No działałoby i to robi za nas Java pod spodem, mimo że my tego nie widzimy. Jeżeli coś nie jest elementem statycznym, tylko należy do instancji, to ten this tutaj pod spodem jest doklejany, mimo że my tego nie widzimy. I teraz, jak my uruchomimy tą naszą metodę, to jest wywoływane na tym disie. Pojawiło się też tutaj coś na czerwono, bytecode. Czym ten magiczny bytecode jest? Modyfikacja bytecodem, jakieś tam bytebody i różne elementy, ale ten bytecode to jest tylko po prostu zbiór instrukcji dla wirtualnej maszyny Java. Ale określone są one też mianem template'ów. No bo co? Wyobraźcie sobie, że macie operację dodawania, no to stworzymy sobie nasz metajęzyk, będzie się nazywał bytecode i będzie się nazywała ta instrukcja add, tak? No i teraz my musimy przygotować na podstawie tego adda szablony assemblerowe dla każdego specyficznego procesora. I to jest fajne, bo jakbyście poszli do kodu OpenJDK, to oni mają tam przygotowane szablony dla różnej architektury procesorów. Więc jak uruchamiacie wasz program na jakimś tam ARMie, to te instrukcje dla operacji dodawania są zoptymalizowane właśnie pod wasz procesor. I to wszystko znajduje się w tym kodzie bajtowym. Jak byte, wiemy, to jest 2 do 8, czyli tych instrukcji może być 256, czyli dużo, niedużo? Mało. Aktualnie wykorzystywanych instrukcji jest około 200. Kilka z nich zostało oznaczone jako deprecated, a zostało dodane chyba 2 albo 3 instrukcje. Jedna z nich to jest invoke dynamic, lambdy, i teraz constant dynamic, jest taki projekt Condi, który też jest właśnie wykorzystywany. Więc oni są ostrożni z dodawaniem tych kodów bajtowych, no bo mają ten limit 256. I nawet jak wy widzicie nowe feature'y językowe, no to jak oni to robią? Coś tam, kompilator po prostu wypluje ify, tak? Zwróci ify, a ify oni już mają zaprogramowane. Na takiej zasadzie sobie to działa. Jakbyśmy przelecieli dalej z tego JavaP, czyli z tego disassemblera, to zobaczymy, jak wygląda struktura tej metody, kropka, metody B. Descriptor V, to oznacza, że jest metoda voidowa. Flagi, no nie ma żadnych flag. Jeżeli w Javie nie napiszemy żadnego słówka, to jest domyślnie package private. I tutaj też dokładnie tak to zastosowali. Jeżeli nic nie napiszesz, to jest to package private. I następnie mamy code, czyli ten nasz bytecode się znajduje tutaj w tym miejscu. I zobaczcie, argument size jest 1. Ja idę do tej metody B, czy ja tutaj coś widzę? Nic tutaj nie przekazałem. Ten argument size 1, ten pierwszy argument, który został przekazany, to jest właśnie ten this.
na którym będziemy coś wywoływali. I zobaczcie, na dole mamy tablicę zmiennych lokalnych, która mówi, że na zerowym slocie, na zerowym indeksie, tak programiści liczą od zera, wstawiamy referencję do tego DIS-a, a to jest wskaźnik do klasy add, do instancji klasy add. Jak to wygląda teraz w kodziku, na tym naszym stosie operandów? Ja robię aload 0. Operacja load oznacza ładowanie czegoś z tablicy zmiennych lokalnych. 0 na zerowym indeksie, czyli ładuje mi tego DIS-a, a A oznacza typ obiektowy. No to jak widzicie, na stosie operandów został załadowany ten DIS, który znajduje się w tej tablicy zmiennych lokalnych. Następnie wywołuję bpusha, czyli wrzucam 120 na mój stos i jest coś takiego jak invoke virtual. Jeżeli ktoś tutaj jest C, C++, metody wirtualne, tak, to pod spodem tam to wszystko jest. I w tym momencie wywoływana jest ta metoda wirtualna, czyli ta metoda z naszej klasy. Ściągane są rzeczy z naszego stosu operandów, czyli to 120 i ta metoda wywoływana jest na tym DIS-ie. No i zobaczcie, ta nasza metoda jest typu void, więc nie powinna nic wracać, a mimo to tutaj return się znajduje. Dlaczego? Bo dla wirtualnej maszyny Java, dla tego stosu operandów oznacza, że ja skończyłam działanie tylko wtedy, kiedy nic nie znajduje się na stosie operandów. I mimo, że my tej wartości nigdzie nie wykorzystujemy, to ten return jest dodawany. No i w sumie rzeczywiście, bo jakbyście mieli metodę voidową i w ostatnią instrukcję byście napisali return, to wasz kod dalej by działał. Wy tego nie musicie robić, bo za was to robi kompilator i robi wirtualna maszyna Java, czyli zrzuca tą ostatnią wartość z ramki. Jak to wygląda dla kolejnej naszej metody, czyli metody C? Ja ją tu pokazałem, bo jest ciekawsza ze względu na to, że argument size ma 2, mimo że przekazujemy jedną wartość. I tutaj w tej tablicy zmiennych lokalnych widać, że na indeksie zerowym jest ta wartość typu integer rzeczywiście przekazana. I jak to wygląda? iLoad, i od integer, load, załaduj mi 1 na pozycji numer 1 z tablicy zmiennych lokalnych, wrzuć mi 30, wywołaj mi operację dodawania, i jest z przodu, to jest dla integerów dodawanie, i I return, no bo zwracasz wartość integerową. Proste? Proste, mam nadzieję. I napisałem w opisie prezentacji, że pokażę wam, dlaczego nie można w Javie do 100 typu integer dodać 100 typu long. Jak wyglądał ten stos operandów? Przed chwilą go widzieliśmy i tam odkładane są te ramki. I jedna ta ramka ma 4 bajty. I teraz wracamy do piaskownicy na temat Javy i pamiętamy, że integer zajmuje 4 bajty, więc idealnie on mieści się do tej mojej ramki. Natomiast ile zajmuje long? No dwukrotność, czyli 8 tych bajtów. I operacja dodawania dwóch integerów zdejmuje 2 ramki ze stosu, a operacja dodawania dwóch longów zdejmuje tych ramek aż 4. No jak to będzie wyglądało w kodziku? Wrzucam sobie bpusha, wiem, że ramka zajmuje 4 bajty, więc ja mogę całego integera tu jako setkę wrzucić. Robię bpusha, kolejną setkę wrzucam na ten mój stos i robię iAdd, tak? Czyli robię dodawanie, super, zdjąłem 2 ramki z góry. Natomiast przy longu nie wygląda to już tak fajnie. No bo dlaczego? Mam LDC2, czyli załaduj mi z constant pula tego mojego longa i zobaczcie, on tutaj ma H1, H2. To już jest rozdzielone na 2 ramki, no bo rzeczywiście ramka zajmuje 4 bajty, więc muszę to rozdzielić na 2. Robię bpusha na górę stosu i LAD, a LAD potrzebuje 4 ramki. Więc no niestety, sorry, nie mogę ci tego dodać, bo potrzebuję 4 ramki, a tam na nie wiadomo, co na tej ramce się znajduje, więc nie możemy takiej operacji wykonać. Jest jeszcze taka tabelka z tej specyfikacji wirtualnej maszyny Java. Ja sobie tak czytam ją za pierwszym razem i mówię, o, byte to jest B, short to jest S, char to jest C, int to jest int, float to jest F, long to jest J. I mówię, kurde, dziwne, nie? Czemu nie nazwali to w taki sposób? I zacząłem gdzieś czytać jakieś tam tłumaczenia na Stack Overflow, gości z Sana, Oracle i tak dalej i mówią, no, bo my chcieliśmy stworzyć język z paradygmatem programowania obiektowego, więc obiekt jest first class citizen, tak? Więc nazwiemy ten obiekt literką A jako pierwszy ten element. I mówię, okej, z tym się mogę zgodzić, jakoś to do mnie przemawia. Ale dlaczego typ obiektowy, tą referencję nazwali literką L, to ja już nie wiem. Nie mam pojęcia, no ale teraz musicie pamiętać, że jak widzicie gdzieś, myślicie, że to jest long, to J tak naprawdę oznacza tego longa. No i tutaj mamy informację, że to wszystko zajmuje po 2 elementy na tym stosie. I teraz najciekawsza informacja, moim zdaniem, metody, w których mamy zmienne lokalne. No to co, my jako hakerzy, bo wszyscy powiedzieliśmy, że chcieliśmy być hakerami, to zamiast wykorzystywać integera, to ja wykorzystam bajta, bo potrzebuję tylko ten mały zakres liczb, tak? Albo wykorzystam shorta. Ale zobaczcie, tutaj to wszystko, boolean, byte, short, card, int, przechowywany jest jako integer.
Dlaczego? Ta jedna ramka zajmuje 4 bajty. Więc nawet jak wy macie booleana, który jest 0 lub 1, tak, płynie, nie płynie prąd, to i tak to wszystko jest wypełniane zerami do końca, bo ramka zajmuje 4 bajty. Więc nawet jak wy chcecie zoptymalizować wasz kod w jakichś zmiennych lokalnych, to niestety tego nie robicie, nie optymalizujecie tego. Jeśli chodzi o pola w klasie, jak najbardziej, ale zmienne lokalne wewnątrz metody nie, bo ramka zajmuje 4 bajty, więc nic tutaj w tym momencie nie optymalizujecie. Jakie tam są jeszcze operacje z tego kodu bajtowego? iLoad, iStore, dodawanie, konwersje i tak dalej i goto. I nagle wiecie, powinno być, goto nie używamy. I gdzieś tam ktoś wspominał, chyba Jarek Pałka mówił, że tam nie pisze wcale, że nie powinniśmy tego goto używać, tylko ten goto pod spodem i tak musi być używany, tak? Na poziomie assemblera czy jakichś tam języków niskopoziomowych ten goto jest dalej używany, bo niektórych operacji nie da się zrobić inaczej. Ale w tym dokumencie pisze to, że w kodzie obiektowym nie powinniśmy z tego korzystać, tylko tą złożoność tego goto powinniśmy ukrywać. Chociaż ja nie wiem, czy ktoś z was kojarzy taki feature w Java jak labelki. Tak? Takie już go to trochę, nie? No czyli jednak nie do końca się udało to jeszcze ukryć. I teraz, gdzie to wszystko się znajduje? Tutaj jak macie na przykład ten opis metody, to macie atrybuty. I wewnątrz tych atrybutów jest code attribute i tak. Tu mamy rozmiar maksymalny stosu, zmienne lokalne, code length, czyli ile tych kodów może być. I kod ma 1 byte. I pytanie za kolejny kubeczek, dlaczego 1 byte? No, a dlaczego tu jest 1 bajt? Bo tutaj znajduje się ten kod bajtowy. A ile znajduje kod bajtowy bajtów? 1 bajt, więc tutaj jest dokładnie ten 1 bajt. Ale tych kodów bajtowych może być u 4, czyli 4 bajty tych wszystkich kodów. Jeżeli, tak jak już mówiłem, odkładamy sobie te ramki, odkładamy jedną na drugą, to mamy stack overflow albo out of memory, w zależności co potrzebujemy sobie zrobić. No i teraz tak, zrzuciliśmy wszystkie ramki ze stosu. Ja przypominam, że wątki mapowane są systemem operacyjnym i system operacyjny pyta, hej, czy masz jakiś wątek niedemoniczny? Tak, i wszyscy, o kurde, jakieś czarna msza, tutaj demony się pojawiają, ale mamy wątki w Javie, które dzielą się na wątki niedemoniczne i wątki demoniczne. Wątki demoniczne to są takie wątki, które wykonują jakieś zadanie w tle. Na przykład takimi wątkami są wątki garbage kolektora. No bo co? Garbage kolektor sobie chodzi w tle, a jak ja ubiję aplikację i ten garbage kolektor w trakcie pracy się ubije, to jest źle czy nie? No po co nam dokładnie, skoro już ubijamy tą aplikację, więc tego nie potrzebujemy, więc to jest wątek demoniczny. Dlatego jeszcze raz, zrzuciłem wszystko ze stosu, wszystki stack operandów, już nic nie mam i mówię do mojego systemu operacyjnego, hej, ubij mi ten wątek. A on wtedy się pyta, hej, a masz jakiś niedemoniczny wątek? No nie mam, już wszystkie niedemoniczne wątki skończyły swoją pracę, więc wtedy jest wysyłany sygnał, żeby przerwać działanie tej aplikacji. To wszystko z mojej strony, ja nazywam się Krzysiek Chruściel, aktualnie pracuję w firmie Jamf, jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam na maila, GitHuba i prowadzę też jakiegoś tam bloga. Dziękuję.